handlu to jest kategoria, która jest bardzo ważna, bo niekoniecznie to jest kategoria, która dysponuje największym dochodem do wydawania w sklepach, ale to jest pokolenie, które przekształcuje resztę społeczności i też, które będzie za kilka lat segmentem głównym kupujących na rynku. Czyli pod tym kątem milenialsi kształtują cały rynek, bo przekładają wizję świata na różne strefy, między innymi strefa handlu. Współpracujemy z różnymi firmami badawczymi, między innymi Nielsen, która pokazuje bardzo dokładnie, jak ten poziom podstawowy już nie wystarczy i trzeba, i to jest wezwanie dla sieci jak Leclerc, trzeba zaspokoić inne potrzeby. Pierwsza kategoria dodatkowa, jakby to Nielsen nazywa smart, czyli poza podstawowymi potrzebami dać dodane wartości, informować, ułatwić dostęp do innych funkcjonalności i różnorodność w kategoriach. W kategorii food to są produkty dane, które mają walory nie tylko kaloryczne, ale organoleptyczne, które dają możliwości kreatywność w kuchni między innymi. Też milenialsi potrzebują ten poziom personalizacji, który nie był tak rozbudowany do tej pory, czyli oczekują nie tylko relacja animowana, ale kiedy oni zadecydują, i to jest ważne, że milenialsi muszą być źródłem tego, wtedy mogą dostać informacje lub propozycje handlowe kierowane do ich potrzeb bezpośrednio.